Witam. Chciałem dzisiaj pokazać Wam trochę, jak wygląda Pandora MT2. Prywatny serwer Mentin 2. Wejdziemy sobie na cały 5. Tutaj można wszystko sobie tu zobaczyć, zapisać sobie konto jakieś. Ja tu mam jedno zapisane. Wpisujemy. Czekajcie, jak to było. Ostatnio mój kolega na tym koncie nagrywał. Nie wiem, czy skasował postać, czy nie. Jeżeli nie, to trudno. Ja mu skasuję, trudno, niech już ma za karę. Nie skasował, jak widać. Bobby to jest as. Brawo. Ja nie wybieram ino, bo mam na nich focha normalnie. Szurna sobie wybiorę. No i niech będzie. Wojownik. Już ktoś tego ma. Kurczę, teraz będę wybierał nazwę. 8, o. Tak. Udało się, jak widzieliście. Wchodzimy do świata gry. Serwer jest na... taki... Nie jest ani hard, ani easy. Jest normalny. Exp, jak exp. Do setnego poziomu łatwo, później trochę ciężej. Na 100, 120, 130. Się słabo. Od 130 do już. Już się jest przyzwyczajony po prostu do tego expa, już nie tak źle idzie. Na mapce 150 podobno wszystko dropi jak szalone. Bo jest mapa na 150 tu najlepsza. Widzimy pomoc, tu są wszystkie opisy. Zamykamy. Schodzimy. Ctrl plus H. Teraz to samo, tylko że plus B. I tak, tu sobie zmieniamy. Na zwykły atak. Mamy postać. Już wygląda tak jak Metin normalnie. Ten dzisiejszy, że tak powiem. Tutaj jest na kostiumy wszystko. Mieczyk, zbrojka, hełmik. Plus 9, wszystko na pierwszy poziom. O, dali nam dwa bonusy nawet. Tutaj na exp i tutaj na ruch. Czy tutaj mam budki ruchu? Ruchu. Czy tak ułożę? Mamy dwie zakładki. Ekwipunek. I ten shop nie działa na razie. Może na stronie internetowej normalnie działa, ale teraz to nie. Było ostatnio trochę zmian, bo serwer nie działał. Zhakował go ktoś. Najpierw pokażę wam trochę miasto, a później resztę. Hansard bronią. Mamy taki ekwipunek na pierwszy poziom. Instruktor jazdy konnej. I tutaj instruktorki, które działają jak zwykłe księgi umiejętności. Trochę mnie laguje, ale to ze względu na program, który nagrywam. Normalnie przy 100 mega internetu w ogóle nie mam lagów. Tutaj też. Pełniki na 21, plus 9, tarcza. Instruktorki. Tu jest taki muzułman. Nam drogo sprzedaje wierzchowce. Tanio, takie zwykłe wierzchowce. To nam wbija od razu skill na poziom perfect. Tu mamy 3.
togi, że tak powiem. To są togi, tylko tak bardziej to wygląda jak jakieś piżama, więc. Cukier konia pozwala nazwać wierzchowca. Diamentowe łzy to takie coś jak ametyst, co można włożyć w kolczyk na przykład. Tutaj takie autopotki, też drogie. Gildia 99, jest tu takie koło fortuny. I system energii. Jak widać tutaj zwój błogosławieństwa, magiczny metal i tak dalej. Sami zobaczcie. Przepustki są tu niepotrzebne. Pierścionek do teleportacji miasta. Mapki mniejszych poziomów, poziomów z Metina normalnego. Atlantyda, kraina gigantów, wieża demonów. Komnata pająka to takie łzy dropią w lochu pająków V2. Za nie tam można wejść na króla pająków. Dolina śmierci. Tu na 110 poziom mapka do expa. Piekielne katakumby to tam jest Azreal. Pustynia wygnańców. Co na tym jest bardzo dobry exp, po prostu od 150 bardzo dobry i dużo kasy drobi, dużo w kit podobno nawet. Nie wiem, ja tu mam 134 chyba poziom i dalej na razie nie wbijam, bo na razie w to nie gram po prostu. Polecam Ninja Dangera, tutaj butki, pierścionek, też instruktorki i tobołek, taki kamienie duszy, 5 to maksymalny ich poziom. Idziemy teraz, pokażę wam jeszcze co jest u rybaka i pójdziemy trochę expić. Pokażę wam jak to się wszystko mniej więcej odbywa. Mamy do wybrania body albo mental, ale jakoś tego mentala tu nie mam, tylko mam to. Nie wiem czemu. A ja mogę go spokojnie wybrać, bo tutaj umiejętności konia zawsze są przy jednej klasie, ale spokojnie mogę to wybrać. Wchodzimy w rybaka. Pytartki. I już to do łowienia. Polecam wam grę Runes of Magic na serwerze Cathu. Pozdrawiam Sojerix, wszystkich tam znajomych, gildię i w ogóle. Schneidera JP też pozdrawiam. Rękami jak widać można sobie ściągać zwierzaczki. Dropią sztabki po 10 kk, po 5 i po 2, dwójka mi nie dropa. Robienie właśnie takich dropków i dropienie sobie sztabek tutaj na mapce FM2, jeszcze potem na dolinie i na ezotach świątyni, to jest bardzo dobry sposób na zarobek na poziomie od 90 do 130. Do 150 nawet. Do 150 i tak słabo XP, więc.
Na wojowniku. Jak i na ninja. Tylko na ninja zamiast siły daje zręczność, zamiast. A na wojowniku zamiast zręczności siłę, nie? Tutaj dodajemy do 36, żeby było najpierw. Dobra, 31 starczy. Ale już dobiję do tej 36. Będę to widział, jak wbije 37, więc 37 powinno zostać. Potem będę dawał trochę w siłę, jedną zręczność, resztę w siłę. I tak mi zostanie. Do 50 tak można właśnie zostawić, że tylko siła. A co na 37, 38 powinno wystarczyć, bo jak się zrobi jakiś tam ekwipunek na 40. Jakąś dobrą bransoletkę. Widać tutaj jakaś sztabka nie dropa, ani jedna. Idziemy na inny spodzik, może tutaj coś wyleci. Ale nie. A dobra. Mały ale. Kaska też jakaś leci, widzimy. Płatki dostajemy. Już mamy tyle kasy tu i plus sztabki. Dropo 2 miliony. Rozdajemy 38, no dobra. 40 aż, o kurde, to tak mnie zlagowało, że nie widziałem. Tu dam trochę i resztę daję w siłę. Tu daję tylko dwa chyba. Lecimy. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Widzieliście, jak to mniej więcej wygląda. Pozdrowienia już dałem. Dziękuję w ogóle za oglądanie. Siemanko.